Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Lech Poznań zmierzy się z Koroną Kielce. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Jesper Karlström. Piłka wybita spod nóg rywala. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. No i tracą teraz posiadanie. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Tak! Piłka w siatce! W pierwszym kwadransie spotkania. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1-0. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana.
Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. Mikael Isak. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Ależ okazja na gola! A teraz różnicą już dwóch bramek prowadzi Korona. Rywale w trudnym położeniu. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. No to mamy 2-0. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Mikael Isak. Nie utrzymują się przy piłce. Wyraźnie dziś piłkarze Korony dominują na boisku. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Isak. Czy da kibicom nadzieję? Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Isak. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Petrow. No tak, żeby być arbitrem, trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Aj, teraz pięknie to broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Nie wrzuca w pole karne. Petrow. Podanie do Saszy Balicza.
Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Nie tak to chyba powinno wyglądać. Naprawdę kiepski występ. Nie stwarza pod bramką żadnego zagrożenia. Na razie rozczarowujący występ. Gra w formacji ataku wiąże się z obowiązkiem szukania sobie okazji, przesuwania gry pod przeciwną bramkę. Tutaj niestety w ogóle tego nie widzę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Dane wejście w przeciwnika. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezsen. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Szansa na gola! Powstrzymał teraz rywala w ostatniej chwili. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Piłkę przejmują rywale. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają, aż gdzieś rywale zgubią krycie. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Będzie zmiana w ekipie Lecha Poznań. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Isak. Czy zdecyduje się teraz na strzał? To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem, kto wie? Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Aktualny wynik to 2-1. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Co zrobi w tej sytuacji? Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Rzuca w okolice 11 metra.
Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Jesper Karlström. Radosław Murawski. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Jest komu podać. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Dobrze obroniony strzał. To może być ważny korner. Kibice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I tak, proszę Państwa, gol! Mamy wyrównanie. Odrabiają dwubramkową stratę. Cóż za comeback, co za historia. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Radosław Murawski. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Pressing się opłaca. Odzyskali piłkę dzięki aktywnej postawie. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Korona Kielce atakuje skrzydłem. I obrona teraz ograna. Uwaga, chyba będzie gol! I koniec! Bolesna przegrana Lecha Poznań w lidze. Widać, jak przygnębiona jest teraz drużyna. Strata bramki w końcówce meczu i cały ich wysiłek poszedł na marne.